Siemano, z tej strony Terror, witam was w kolejnym odcinku z The Last of Dead. Last of the Dead, tak dokładnie. Kontynuujemy naszą serię i skończyliśmy już w szpitalu. I idziemy dalej ogólnie przed siebie. Mamy amunicję. I co? W ostatnim odcinku wydostaliśmy się z farmy. Dotarliśmy do miasta, bo i tak nasz bohater nie ma nic do stracenia. I nasz bohater zauważył, że ktoś się wyświetla, wyświetla znak SOS i musimy się tu dostać ogólnie, więc tutaj przeszukamy to całe albo te wszystkie pomieszczenia. Dobra, HP full, więc co, lecimy, zamknięte drzwi są, nice. Czy ty wstaniesz? Nie wstaniesz, jesteś grzecznym zombie. Zauważcie, że wszystkie drzwi się otwierają do zewnątrz. Daj, motherfucker! Daj! Dobra, tutaj te zombie giną, niektóre będą wstały. Jezus Maria! To co murzyn, jak się wystraszyłem. Takie widoki to tylko tu, w tej grze. O, i to jest drugi typ naszego przeciwnika. Ogólnie tutaj powinniśmy gdzieś za niedługo znaleźć toporek. No ten kij, znaczy kij do golfa, ale on taki ciutowaty jest. Ten pan wstanie? Nie chcesz wstawać, to nie. Dojdziemy tutaj. O, nie, dobra, te drzwi się otworzyły normalnie. Dobra, tu mamy panią, tu mamy pana, ciebie zamkniemy, a dostaniesz po ryju. Ogólnie to strasznie słabe jest. Tak lepiej. Jezu! Co za burak. Kurde, ale fajnie są te zombie zrobione. Może je po prostu otwórz, co ty na to? Szkoda, że jeszcze tego, nie ma takiego czegoś, jak uderzę, to jest taka dziura w głowie albo coś. To było też fajnym, fajnym animacją. Dobra, lewo, prawo. Zamknięte. Otwarte. Jest amunicja, jest apteczka. Świetnie. Nie? What the fuck are you doing in here? Co on tutaj w ogóle robi? Ja tego nie rozumiem. A, te drzwi były zamknięte, bo łóżko blokowało. Dobra. Co tam? Krew. Niestety musimy tu iść tak. Ta pani wstała. Jezus Maria. Czemu te zombie wychodzą ze zakrętu? Naprawdę chore. Naprawdę jest chore. Czy ty wstaniesz, babciu? Nie. Ten zombie trochę głupi. Otworzyłem... Oh fuck. Te zombie strasznie groźne są, bo one potrafią nas powalić na ziemię i dosłownie nas zabić. Oh fuck. Szybko przeładujemy. Na razie będę używał broni, bo dopóki nie mam toporka, siekiery gaśniczej czy tam czegoś, no to nie opłaca się, bo to bardzo długo trwa to ubijanie tych zombie. Dobra, wchodzimy na górę. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, dobra, jeden zombie zginął, teraz i takie pajęczaki z tych są. Dobra, zgiń sobie, zgiń. I ta psychodeliczna muzyka naprawdę daje ten klimat. Wprowadza w taki hipnotyzujący może, albo taki schizowaty nastrój. O, naprawdę? Co on zamknął drzwi ze sobą? Wow. Idzie patrzeć na tam na apteczkę. Ja myślałem, że nasz bohater ma czerwoną czapkę, to po prostu nasz bohater stracił życie. Co ty mi tu za kotarę wychodzisz? Jak śmiesz mnie straszyć. Śmieszne. Ty nie wstaniesz, prawda? Nie, nie wstanie. Nie zrobi mi tego. No, otwórzcie się. Dziękuję. Dobra, czy tu coś jest? Jest, mam toporek, dobra. Świetnie, teraz
pobawimy się w odcinanie kończyn. Zamknięte. Dajcie mi jakiegoś zombiego. No, dostałem topór i co, nie ma? Że mógł mnie też drzwi rozwalać, nie? Nie wstaniesz. No, za to ty wstaniesz, patrzcie. Nie ma rączki? Nie masz drugiej rączki? Pora na główkę. W ogóle nie możemy tak zabawiać się. Że też otwierać drzwi, to jest fajne. Znaczy otwierać. Niszczyć drzwi. Ty wstaniesz. Oczywiście. To jest strasznie przewidywalny. Zombie leży na środku korytarza, no to... No to po co on tu leży? No żeby wstać, tak? Jezus Maria. Babciu. O, teraz nie masz ręki, bo nie, teraz ręki nie ma. Patrzcie na to. Opa. Mi powiecie, co to za... Co ty, nowy styl, nie wiem. Tańczenie, ała. Zgin. Pamiętajcie, nie odcinajcie im nóg, bo... O, tu jest baseball, ja baseballa nie chcę. O, żołnierz. I cześć, no. Żegnam pana. Nie wiem, tu trzeba też mieć to wyczucie i trafianie w głowę albo coś. Ale to się da opanować po krótkim czasie. Dobra, nie wiem, włączyłem chyba radio. Jezus. Już coś... O, odcięłem mu tylko trochę tej ręki. Cześć. Zaraz mu odcięłem całą, nie? Zgiń, przepadnij, apteczka by się przydała. Strasznie łatwo, jak się walczy bronią białą, to strasznie łatwo można... Co ten zombie robi? Co? Pływasz tym? Pieskiem? Dobra. Odcięłem mu niechcąco nóżki. Ale mi przykro, ale naprawdę. Dobra, co mi... O, jest ten doktorek chyba, tak? To jest doktorek jakiś. The doctor had come for supplies a few days ago. The men he was with were murdered by those living dead. Once the killing started, he locked himself in this room. It kept him safe, but now he couldn't get out. The doctor said that if I went to the basement, I could open the door by flicking an electrical switch down there. First, I needed his pass card to get into the basement. He buzzed me into the offices so I could fetch it. No i ogólnie ten doktorek się zamknął w tamtym pomieszczeniu, jak napadły go tam zombie czy coś, bo tam się czuł bezpiecznie, tak, ale po tym nie umiał otworzyć drzwi i teraz musimy znaleźć elektryczny panel sterowania czy coś w tym stylu i ogólnie mu tam pomóc, tak. Ale czy nie będziemy się z nimi bawić od razu, bycie. Lepa na twarz, cześć. Warto przeszukiwać te tu wszystkie półeczki. Nie półeczki. W ogóle nic nie ma. Jest granat, fuck yeah. Patrzcie. Od razu mówię, że te monitory są kuloodporne, nie? Jezus Mary, co ty? Tak, co i co ty? Teraz już niczym nie wyzwalić, ale może na sługów. Amunicja. To jest właśnie dziwne, że jeśli odetniemy mu ręce, szczękę, to on tak nas może dalej ugryźć. Nic i nic. Ops, dzień dobry. Nic. Mamy tą kartę zesraną. I amunicję do rewolweru. Świetnie. Teraz tam 50 tysięcy zombie wyskoczy. No, skąd ja to widziałem. A plec nam nikt nie idzie. Bo tak... Znienacka mógł jakimś szybem wentylacyjnym czy coś tam. Więc wiecie. Trzeba się tu... No, a tutaj trzeba iść. Hops, otwarte drzwi. Schodzimy na dół. Find another way to switch the basement, okej. Trzeba znaleźć inną drogę. Apteczka. Pod schodami też zawsze może coś być, więc warto się tu rozglądać. Teraz nagrywam na 60 fps, wcześniej nagrywałem na 30, bo zapomniałem zmienić. I mamy jedną misję za sobą.
Więc lecimy dalej, jeszcze na łyk herbaty. Dobra, co my tu mamy? Bum! No, zginie, nie denerwuje. Nie, to jest też dużo. Patrzcie. Bum! Pozabijam was wszystkich. Ginpała. Ty nie wstaniesz, ty nie wstaniesz, ty nie wstaniesz. Przeładujemy sobie. Uuu. Mamy Glocka, świetnie. Czy coś tu jest? Nie, tu nic nie ma. Te drzwi są zamknięte, więc idziemy tym szybem wentylacyjnym. No jakiś górę. Dobra, patnę hita. Dobra, możemy iść tu albo tędy chyba. Nie, tędy nie można oczywiście. Jest tylko jedna, o. Cześć! Co tam? What's up? What's up? High five! Pozwól, że ci otworzę drzwi. No chodź. Drzwi są zamknięte. Tak. High five! Pa, odrąbcie mu rękę i co? Przybij piątkę! No. Wow, o ty gnoju. No w ogóle nie wiem, czy te ściany są z drewna, czy z cegieł, czy z jakiegokolwiek materiału, ale te zombie po prostu rozwalają to, jakby to był styropian. Albo coś innego, nie wiem. Dobra, wrzucam do apteczkę. Nie będzie się marnowała przecież. Tutaj zamknięte, uuu. Dobra, na prawo coś jest? Magazyn. Zamknięte. Porzucimy mu granata. Łap. Oj, zły rzut. O, na glebę. Nie, Glock jest fajny. Co tu się dzieje? Fuck my life. Daj. Tutaj pan się położył na szafeczce. Nogi na szafkę położył, żeby mu nie było zimno. Cześć. Co tam? O, co ty twardy strasznie jesteś. Dobra, Glocka to... No, dobra. Postrzelam nim jeszcze, aby nie zostawię go na później. Może się przydać. Nic nie ma, no cześć. Na glebę. Czuję się jak na jakimś westernie, na nie, naprawdę. Dobra, ty wstaniesz. Aha, czyli otworzyłem... drzwi. W środku był zombie. Pozwól, że ci otworzę. O fuck. Zwalaj tego. Sobie tam wejdę. Coś ty tu miał? Nic. Nic w środku nie było, no. O, come on, dobra, rozwalę te drzwi. No widzę, bronią też się da rozwalać drzwi, ale to jest lepsza zabawa jest naprawdę w używaniu broni białej. O, jakieś tajemne przejście. Co jest? Coś tu, tylko apteczki. Pilsy ogólnie, nie? Jak ktoś grał w Left 4 Dead, to wie o co chodzi. Jeb mi. No, come on. Mam też dwa tryby. Każda broń ma dwa tryby uderzenia. Możemy z lewego, to mamy taki lekki atak, a z prawego taki mocniejszy, tak. Ale ten taki z siekierą. Możemy na przykład... Cześć. No on dalej żyje. Zgiń! Przecież nie masz rąk, ani szczęki, ani głowy. W końcu. Mamy rurkę. Rurka jest słaba ogólnie. No fuck. O fuck. Dobra, giną. Jednostrzałowcy to się nazywają. Dobra, strzelimy sobie save'a. Save. Kontynuuję. O fuck. Ja się zamachnąłem, także nie trafiłem. Dobra, mam amunicję, mamy.
Jest apteczka, ale apteczki nie potrzebują. Autosaving, dobra. Apteczki nie potrzebują też. No wygląda jak normalny człowiek, to może tylko trochę zakrwawił. W sumie to mi takiego gremlina przypomina. Z Władcy Pierścieni. Jak on to zrobił? Naprawdę. Ciekawe co się stanie, jak odrębiemy... ręce. Ciekawe jak to otworzy. Bum. I najlepsze to, że... drzwi... te szczątki drzwi znikają. Chodźcie. Rozwalę drzwi, no i co? Tu pod ziemię wpada, tak? Mam to rozumieć.